Praga, Praga się wypowiada. Praga, Praga, ciekawe. Zapowiedziana przez prezydenta Trumpa reforma imigracyjna ma zostać zatwierdzona przez Kongres. Biuro jednego z senatorów, którzy zgłosili projekt ustawy w parlamencie, poinformowało, że nowe przepisy ograniczą legalną imigrację do USA o połowę. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Papież Franciszek podczas środowej audiencji generalnej wspomniał postać zmarłego przed rokiem kardynała Franciszka Macherskiego. Wrócił również pamięcią do zeszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Mówiąc o SDM, Franciszek podziękował Bogu za entuzjazm wiary młodych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tamtych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń, dodał papież. Podczas pierwszej audiencji po lipcowej przerwie wakacyjnej papież pozdrowił i pobłogosławił polskich pielgrzymów. Wspominając kardynała Macherskiego, nazwał go wielkim pasterzem oddanym ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie Miłosiernym. Papież zaapelował, aby pamięć o zmarłym kardynale pozostała żywa. W swojej środowej katechezie papież mówił również o Chrzcie Świętym. Przypomniał, że chrześcijanie nie są wolni od ciemności zewnętrznych i wewnętrznych. Nie żyją poza światem, jednakże ze względu na łaskę Chrystusa otrzymaną na chrzcie, nie uginają się przed złem, bo zawsze ufają w nieskończone możliwości dobra, mówił papież do pielgrzymów z Włoch i całego świata. Śmierci kardynała Franciszka Macherskiego upamiętnili na Wawelu krakowianie i duchowni. W pierwszą rocznicę śmierci wieloletniego metropolita krakowskiego w wawelskiej katedrze odprawiona została msza święta w intencji hierarchy. Przewodniczył jej obecny metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. A krakowski powiedział, że słowa kardynała Macherskiego były jednoznacznym wezwaniem do pełnego miłosierdzia Boga. Macherski zmarł 2 sierpnia 2016 roku po długiej chorobie w wieku 89 lat. Został pochowany w katedrze na Wawelu pod konfesją świętego Stanisława. Jezuici z syberyjskiego Tomska chcą odbudować kościół wybudowany przez polskich przesiedleńców w 1908 roku. Drewniana świątynia doszczętnie spłonęła w kwietniu tego roku. W tym celu księża rozpoczęli zbiórkę pieniędzy. Do akcji przyłączyła się m.in. polska rodzina szkół Jana Pawła II. Zbiórka środków na odbudowę kościoła świętego Antoniego Padewskiego trwa od czerwca. Akcja odbywa się pod hasłem Syberyjski Białystok Zmartwychwstanie. Według wstępnych szacunków prace pochłoną około 150 tysięcy euro. Robimy to dla dzieci naszych rodzin. Chcemy nie tylko odbudować kościół, ale stworzyć też miejsca na świetlice i kuchnię, mówi ksiądz Wojciech Ziółek, przełożony wspólnot jezuitów w Tomsku. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 21 minut pozostało do północy. Trwa ostatnia odsłona środowego wieczoru w Polskim Radio 24, a podczas niej zaprosimy Państwa na spotkanie z niezwykłą osobą. W podziemiu została wyszkolona na łączniczkę. Należała do harcerstwa i będąc w szkole zaciągnęła się do Armii Krajowej. Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim mając 19 lat. Działała w łączności przy 72 Pułku Piechoty. Otrzymała stopień kapral podchorąży. O losach w czasie powstania i pobycie w niemieckich obozach koncentracyjnych z profesor Marią Magdaleną Tryjarską, pseudonim Iwona, rozmawiała Ewa Tylus. Pani profesor, chciałam zapytać, z jakiej rodziny pani pochodzi, kiedy się pani urodziła? Trochę o pani dzieciństwie, jeżeli by pani mogła opowiedzieć. Znaczy, ja jestem córką artysty malarza Wacława Piotrowskiego i artystki malarki, która nie miała dyplomu Akademii Sztuk Pięknych, ale miała talent. Ale głównie ojciec utrzymywał rodzinę, całą pięcioosobową rodzinę, tylko właśnie z pędzla. Jak pani pamięta wojnę w Warszawie? Ja już miałam, jak wybuchła wojna, miałam 14 lat i zdałam do trzeciej klasy gimnazjalnej, tam w tym gimnazjum imienia
imienia królewny Anny Wazowny, która mieściła się na placu na Kredytowej, tutaj blisko kościoła Świętej Trójcy, ewangelickiego kościoła, ale jak mówiłam, nasza rodzina była katolicka. Ojciec zdecydował, że ja mam chodzić do szkoły ewangelickiej, bo powiedział, że tam mnie nauczą porządku, jakieś zamiłowania do porządku. Ja wojnę przeżywałam bardzo, bardzo byłam przejęta tymi. Można powiedzieć, że byłam patriotką, byłam wychowana w szkole patriotycznej i byłam patriotką, ale jak już wspomniałam, w naszej rodzinie mało się stosowało jakieś metody na nauki historii dokładnie, ale nasza szkoła była na bardzo wysokim poziomie, także ja ze szkoły wyniosłam wiadomości o Polsce i wojnę przeżywałam bardzo, bardzo byłam przejęta, bo tak, zaczęło się od egzekucji w Wawrze. Wawrze 27 grudnia 1939 roku była właśnie pierwsza taka wielka egzekucja i zabili 107 Polaków wtedy w Niemcy, dlatego że mój brat jeździł do babci, tam do cioci, do Śródmieścia, a myśmy mieszkali w Wawrze. I on tam jeździł na święta do tego i zawsze wracał jakąś kolejką. I z tej kolejki, którą zwykle wracał, wyciągnęli wszystkich mężczyzn i dołączyli do tych miejsc, którzy byli wyciągnięci z domu w Waninie i Wawrze. I oni wszyscy zostali rozstrzelani. 107 mężczyzn było w Wawrze rozstrzelanych. To było okropne przeżycie, bo po pierwsze brat nie wrócił, telefonów nie było. Potem się dopiero wyjaśniło, że babcia go zatrzymała na noc. No i ja pobiegłam z mamą na to miejsce kaźni, tam gdzie była ta egzekucja zrobiona. Ojciec i w ogóle inni mężczyźni w ogóle się nie pokazywali na ulicy, bo się bali, że Niemcy znów będą ich jakoś tam dołączać do tamtej grupy. No i sobie mężczyźni siedzieli w domu, ci, którzy byli jeszcze, nie uciekli tam na wschód. I ja z mamą pobiegłyśmy na to miejsce kaźni, miejsce egzekucji i szukałyśmy ciała. Właściwie mama nie, bo mama w ogóle właśnie mdlała, trzymała się jakiegoś płotu, bała się podejść tam do tych leżących, rozstrzelanych, leżących w śniegu twarzami, bo Niemców tam było jednak trochę, którzy krzyczeli raus, 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 nie pozwolili podchodzić do tych rozstrzelanych. A mama jednak mówiła, no zobacz, podejść, ja miałam 14 lat i ja jeszcze, mimo że nie miałam jeszcze tych sił, odwracałam, bo oni wszyscy leżeli twarzami do śniegu, a śniegu było wtedy dużo, takie duże opady były. I ja odwracałam tych rozstrzelanych, już nieżyjących i patrzyłam, a mama wskazywała tylko, który to może, który ma palto podobne do tego, jak mój brat nosił. I ja tak odwracałam, patrzyłam, że nie, to nie jest mój brat. Szłam dalej do następnego, nie zginął w tej egzekucji w Wawrze. Za to 5 lat później zginął w obozie, bardzo ciężkim obozie koncentracyjnym we Flossenburgu. A pani też trafiła do obozów koncentracyjnych, ale zanim pani trafiła, to była pani ranna właśnie w Powstaniu Warszawskim. W Powstaniu byłam ranna 21 sierpnia 1944 roku. Po prostu w czasie akcji powstańczej. Powstanie się przeniosło już wtedy do kanałów, bo nie było połączenia między dzielnicami. I zwłaszcza Starówka nie miała połączenia ze Śródmieściem. Tylko można było kanałem przejść razem ze szczurami i różnymi tam fekaliami. No i to było okropne. Ja też się zgłosiłam do tego chodzenia kanałami, ale właśnie ponieważ zostałam ranna przy osłanianiu, przy budowaniu osłony dla władz był na placu Napoleona.
Świętokrzyskiej przy Mazowieckiej. Ja tam zostałam ranna granatem. Tutaj w prawą pierś zostałam jak gdyby przestrzelona. No i jeszcze dotychczas mam jeden odłamek w płucach, a były dwa, chociaż było tylko jeden wlot, to te odłamki się podzieliły i były w zasadzie dwa odłamki u mnie w płucach, ale ten drugi właśnie wdała się tam ropa i to i robili mi operację 12 lat po powstaniu, jak ja już wróciłam z Belgii, to miałam taką operację, ale ten drugi to on się jakby otorbił i on ciągle siedzi w moim prawym płucu, ten odłamek, ale on ten się zachowuje jakoś tak, że ja mogę z tym żyć. A jaka to była akcja? Ta akcja to właśnie było budowanie zabezpieczenia tego włazu do kanału. Właz dotychczas można zobaczyć, jest taka klapa, tak jak na placu Krasińskich, bo tam był też ten właz od strony Starówki. To można zobaczyć klapę, ale ona nie ma tej obudowy. A w czasie powstania musiała być obudowa, bo był nieustanny ostrzał tego wejścia do kanału. Ja byłam właśnie przy tym osłanianiu budowy, przy budowie tej osłony, żeby ci, którzy mieli iść tym kanałem na Starówkę, żeby oni mogli się dostać do tego kanału. Ja się zgłosiłam do tej akcji chodzenia kanałami z amunicją i z materiałami patrunkowymi, no, ale ja nie poszłam z powodu tego ranienia, już leżałam w szpitalu, więc mnie to ominęło, ja w czasie to przeżywałam, że ja przecież chciałam iść kanałem, chciałam być łączniczką kanałową, a tu była ta rana, mi nie pozwoliła. A dlaczego pani chciała być łączniczką kanałową? Ja w ogóle można był wybór w podziemiu, zanim wybuchło powstanie, kobiety mogły być albo łączniczkami, albo sanitariuszkami. Jest tak, był taki wybór. I nastąpił podział. Większość poszła do sanitariatu, a ja jednak wolałam być łączniczką. Dlatego może, że ja nie byłam zachwycona specjalnie, znaczy nie marzyłam o karierze lekarza. Nie bardzo lubiłam przyrodę. No a ponieważ już byłam tej łączności przeszkolona w podziemiu przed powstaniem, miałam już się stanić tam tych kilka egzaminów. Jaki wiatr wspaniały. A one wcale nie można było się wtedy zgłosić do łączności kanałowej. Lubię takie albo z Bardzo przyjemnie. To ja się zgłosiłam, ale niestety to strasznie przeżyłam. Ja nie obchodzę imienin, ja nie obchodzę urodzin, ja jej nigdy nie składam żadnych życzeń, ale ona... To się rozmawiał do tego i już mogę brać udział w powstaniu. A w tym szpitalu, gdzie leżałam, w końcu mnie wypuścili na moją prośbę. No ale to nie było tak, to nie było mądre z mojej strony, bo ja nie byłam jeszcze wyleczona. Jeszcze rana się nie zagoiła, także to tak się rwałam się do tej walki. Chciałam wrócić, bo ciągle myślałam, powstanie się lada dzień, skończy, a ja będę w szpitalu. Ciągle, przecież jak myśmy szli do powstania, to nam mówiono, że powstanie będzie trwało 3, maksimum 4 dni i koniec. Przepędzimy Niemców, Rosjan nie wpuścimy. Taki był optymizm w czasie powstania, ale nie tylko wśród ludności, ale i wśród dowództwa. A czy pani jako dziewczynka, nastoletnia, rozumiała całą organizację żołnierzy w powstaniu warszawskim? Ale czy w łączności, czy w ogóle? Nie, myśmy się uczyli, myśmy zdawały taki egzamin, nie tylko chłopcy, ale i dziewczęta, zdawała się obowiązkowo egzamin. Między innymi był właśnie egzamin, w którym uczyliśmy się tej zależności tych różnych, tych wojsk i tak dalej. Ja zdałam te wszystkie terminy.
już trzeba było zbudować i biorą broń od was, bo dobrze poznać budowę tych rewolwerów. Trzeba na przykład rozebrać wis, to była taka jedna, jeden z rewolwerów używanych w czasie powstania, przeważnie one były ze zrzutów z Anglii. Trzeba było rozebrać i potem złożyć, ale to nie było takie łatwe. Karabiny i tak dalej, to ja to wszystko zdałam pozytywnie. Pod ziemią przed powstaniem, także ja miałam wykształcenie łącznościowe, można powiedzieć. Byłam wyszkoloną łączniczką. Ja w ogóle widziałam dużo różnych łapanek, egzekucji na ulicach, ale sama nie ucierpiałam od tego, chociaż brałam udział w szkoleniu konspiracyjnym przed powstaniem. Uczyłam takie dwie żydóweczki, siostryczki, siostry. No i tam musiałam chodzić, jeździć gdzieś tam na Łokotów. One były ukrywane przez rodzinę mojej koleżanki, która ze mną była razem na komplecie. No i mnie wyznaczyli, ponieważ uważali, że jestem dobrą łączniczką. Miałam taką opinię tam u Sławora. To mnie wyznaczyli jako przewodnika dla pułkownika Radosława i pułkownika Tura. I jeszcze trzeci był. Prowadziłam przez Aleje Jerozolimskie. Najbardziej niebezpieczne to było przejście przez Aleje Jerozolimskie, które było pod ostrzałem Niemców z BGK. Jednak byłam ranna, potem nie nadawałam się do dalszego udziału w powstaniu, bo nie mogłam złapać oddechu, ponieważ była ranna klatka piersiową. To ja nie mogłam normalnie oddychać. No koniecznie chciałam coś robić, a moja koleżanka była ranna od tak zwanej krowy. To była taka właśnie miła dziewuszka, która już studiowała chemię, pierwszy rok chemii zaliczyła na uniwersytecie na kompletach. Ona była ciężko ranna. Ona właściwie zasypała to płonące te cechy płonące od tego ładunku. Ale tylko głowa nie była spalona. To całe ciało było na czarno spalone i ona bardzo cierpiała. To było, ona tydzień jeszcze żyła, a ja u niej dużo siedziałam, dlatego że tak uważałam, że jak nie mogę brać udział w powstaniu, tak jak poprzednio, to traktowałam jako mój wkład do powstania i siedziałam przy niej tak długo, jak wytrzymałam. Bo ona bardzo cierpiała, to było w ogóle, właściwie jej ciało gniło zupełnie tam przez ten tydzień, nie było już leków, robiło się pokłady z wody wapnetnej na to ciało całe spalone. A jak ona miała na imię, to była pani przyjaciółka? Nie, ja jej przed powstaniem nie znałam, dopiero zobaczyłam pierwszy raz jak wybuchło powstanie i ona, byśmy się właśnie nie znały. Ja ją poznałam, jak ona była ranna. Danuta, ale pseudonim mówiło się o nią Dasia, to był jej pseudonim. Ta koleżanka jest pochowana na Powązkach, znaczy ona umarła już 11 września, bo była ranna 4 września. 11 września zakopałyśmy ją na podwórku, wspólna 25, ale tak dosyć płytko, bo to już nie można było wykopać głębiej. No i potem była ekshumowana, ale dokładnie kiedy to ja nie wiem, bo ja już byłam potem w obozie. W każdym razie jej brat też się zginął w powstaniu. Czyli to było rodzeństwo, które oboje znaczy zginęli w powstaniu. Matka została bez dzieci już, a jeszcze mąż do tego ją opuścił. Zostawił ją. Także to była taka wielka tragedia. Myśmy też czekali na żywność, bo był kult już pod koniec powstania, nie mieliśmy co jeść. Ale pod koniec powstania, jak ja byłam u Sławora, to był po prostu kult. Właściwie nie mieliśmy nic do jedzenia, tylko kostkę cukru. No ale czy można żyć tylko na kostkach cukru? Musieliśmy żyć, żeby nie umrzeć. Dlatego znaleźliśmy je tam, by ktoś wynalazł jakieś krople mięty. To w jakiejś piwnicy, gdy na te kostki się kapało te problemy. To żeby to było jakoś łatwiejsze do obnięcia. Jak upadła mi kapitulacja, już
umowa podpisana, znaczy Bożko Borowski podpisał umowę z Niemcami, gdzieś na Bożołowie, to było ustalone z Niemcami, że powstańcy są żołnierzami, że przysługuje im ta konwencja genewska i że możemy iść do obozu. Ale jeśli chodzi o kobiety, to było podane, że kobiety mają wybór, albo mogą iść do obozu niedzieckiego, znaczy albo do Stalagu, albo do Oflagu, albo mogą być z cywilami. Także dużo osób wyszło z cywilami, ze swoimi rodzinami, które były bliskie. I te najgorzej wyszły, bo one się podostawały często do Auschwitz, do innych obozów koncentracyjnych, albo na wschód, za Bóg i na wybory. Część zginęła w Katyniu właśnie, więc ja wybrałam obóz jedycki od razu, dlatego że moja rodzina była po drugiej stronie Wisły, mieszkali w Wawrze. I sam zostawiłam moją rodzinę wychodząc na powstanie, to znaczy rodziców, siostrę i brat, też tam wtedy jeszcze było, jeszcze nie dostał się na ten lewy brzeg Wisły. To co tam wyglądało? No i znalazłam się w obozie jedyckim, ponieważ byłam jeszcze takim pomocniczym. Znaczy byłam kapralem podchorążym, bo miałam już maturę. Kapral podchorąży, taki był oficjalny mój stopień. A jakie warunki panowały w obozie? W obozie w Zandmoste, ten obóz 10 B, Stalag 10 B, Zandmoste, to tam nas położyli, nas umieścili, bo kobiety musieli izolować od mężczyzn, bo to był obóz bardzo duży, 150 tysięcy chyba jeńców, albo prawie tyle. A myśmy z obozu przyszły w liczbie tam, po różnych obozach pracować więźni, więc musieli nas izolować. I dlatego ja się znalazłem w tak zwanym obozie baraku karnym. Koniec października, więc zrobiło się bardzo zimno. To było na północy Niemiec, czyli takie obszary raczej pogiętne, bo te, które znalazły się na południu Niemiec, to miały dużo ładniejsze widoki, Alpy piękne. To był pierwszy obóz, a potem i myśmy byli w takich różnych obozach i potem z tych obozów Niemcy zwieźli nas stopniowo do tego obozu Oberlandet na granicy holenderskiej i tam były jeszcze dużo gorsze warunki. To był obóz, który już od przedwojny funkcjonował jako obóz dla dezerterów, znaczy. Więc bardzo złe warunki tam były. Przede wszystkim było dużo tych insektów. Tam były tak wszy, mnóstwo pchły, świerzb, no i szereg innych zakup, które po prostu żywiły się naszą krwią. Jak się udało usnąć, to było się tylko tym pożywieniem dla tych insektów. A poza tym głód. Nic właściwie prawie nic tam nie dodali do jedzenia. Bo w Zandmoste było lepiej tam to. Z wyżywieniem było lepiej. Dawali nawet ziemniaki w mundurach. To było dla nas bardzo to smaczne jedzenie. A tutaj dawali nam, potrafili dać zupę, w której pływały czarne rybaczki. Oprócz czego groch taki, ziarnka grochu, zupełnie aż żółwego, wyjedzonego przez te rupaczki. No ale myśmy przecież musiały coś jeść, żeby nie umrzeć. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz śpiewając pieśni. Tu Polskie Radio 24, minęła północ. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Ponowne wezwanie Donalda Tuska na przesłuchanie to polityczna zemsta, uważają politycy Platformy Obywatelskiej. Były premier, a obecnie przewodniczący Rady Europejskiej zostanie przesłuchany dziś rano w Prokuraturze Krajowej w Warszawie. Według lidera Platformy Grzegorza Schetyny ponowne wezwanie Donalda Tuska to działanie sterowane politycznie. Tusk jest celem politycznym dla PiS-u dzisiaj. Ta prokuratura, która nie ukrywa, że realizuje polityczne
zamówienie i wpisuje to w ten scenariusz kolejnych postępowań przeciwko niemu. Ktoś się go bardzo boi. Z tą tezą nie zgadza się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości. Beata Mazurek przypomina, że w Polsce prawo obowiązuje każdego obywatela bez względu na pełnione funkcje, zarówno w przeszłości, jak i obecnie. Przez 8 lat rządzili, nie powinni ponieść jeśli już konsekwencje swoich rządów, a skoro prokuratura go wezwała jako świadka, to znaczy, że ma podstawę ku temu, żeby mu zadać takie czy inne pytanie. To jest rola prokuratura, im nie był cenek, czy będą zarzuty, czy nie. Wiem, że wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i tak jak zwykł Kowalski ma obowiązek stawić się przed prokuraturą, tak Donald Tusk też powinien przed tą prokuraturą się stawić i mam nadzieję, że odpowie na wszystkie pytania. Były premier ma stawić się w prokuraturze dziś o godzinie 10 i zostanie przesłuchany w charakterze świadka w jednym z tzw. śledztw okołosmoleńskich. Przesłuchanie ma dotyczyć niedopełnienia przez funkcjonariuszy publicznych obowiązków po katastrofie smoleńskiej. Chodzi o ówczesnych śledczych wojskowych, którzy nie uczestniczyli w sekcjach 95 ofiar katastrofy w Rosji, ani nie wnioskowali o ich dopuszczenie do sekcji. Nie nakazali również przeprowadzenia sekcji bezpośrednio po przewiezieniu ciał do Polski. Niemiecki rząd federalny uważa kwestię reparacji dla Polski za ostatecznie uregulowaną. O tym stanowisku poinformowała zastępczyni rzecznika niemieckiego rządu na konferencji prasowej w Berlinie. Co innego wynika z ekspertyzy prawnej z 2004 roku przeprowadzonej dla Sejmu Rzeczpospolitej, do jakiej dotarło Polskie Radio. Urlike Demmer na pytanie o ewentualne niemieckie reparacje dla Polski odpowiedziała, że w 1953 roku Polska wiążąco w stosunku do całych Niemiec zrezygnowała z dalszych świadczeń reparacyjnych i w okresie późniejszym wielokrotnie to potwierdzała. Polskie Radio dotarło do ekspertyz prawnych, z których wynika, że w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje żaden prawny zapis, aby polska strona zrzekła się reparacji od Niemiec. Jeden z autorów ekspertyzy, mecenas Stefan Hambura z Berlina, w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że wspomniana deklaracja nie dotyczy dzisiejszych Niemiec. Deklaracja z 24 sierpnia 1953 roku nie dotyczyła Republiki Federalnej Niemiec, wtedy NRF, tylko NRD, a na pewno nie dotyczyła Zjednoczonych Niemiec. Podobnego zdania są także inni prawnicy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Do 20 strażacy w Polsce wyjeżdżali prawie 1150 razy po to, by usuwać skutki nawałnic, które przechodziły i przechodzą nad wieloma regionami naszego kraju. Burzom towarzyszy bardzo silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, a lokalnie gradu. Jak powiedział rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak, najwięcej interwencji było w województwach wielkopolskim 400 oraz kujawsko-pomorskim 350. Nie ma informacji, by ktoś podczas tych nawałnic ucierpiał. Meteorolodzy w związku z utrzymującymi się upałami zapowiadają, że gwałtowne burze mogą występować w różnych częściach kraju do soboty. Na dziś IGW wydał ostrzeżenia o burzach z gradem dla województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W informacjach dnia czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami małe. W południowej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, burze, możliwy grad, temperatura minimalna od 14 stopni na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum i na południu, wiatr słaby, zmienny. Za to w dzień na północy Polski zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Padał na trzeci wiek, może nawet na ostatnie lata drugiego wieku. Dość późno pojawiło się natomiast mniemanie, jakoby Askenas był uczniem świętego Piotra. Przeczy temu milczenie kilku historiografów. Wspominamy także świętych Cyra i Marana. Wychodzili się z arystokracji Berła, ale pobrały życie pustelnicze. Teodoryt Cyr opisał je w rozdziale 29 swej historii mnichów syryjskich. Wspominamy Piotra I z Anagonii, świętego biskupa, urodzony w Maryz Palermo w 1110 roku. Był bardzo przeświecony do klasztoru świętego Benedykta. Tam także odbył studia, musiał się wyróżniać, bo zauważył go papież Aleksander II. Mianował go biskupem Anami. Piotr zaangażował się w prowadzenie reform gregoriańskich. Na tym polu osiągnął wiele, ale też przysporzył sobie zawziętych wrogów. Jego żywot sporządził wybitny teolog Bruno
Cegli. Przyczynił się ten też do żywo do jego rychłej kanonizacji. Piotr pozostał patronem miasta, a także i patronem diecezji. Wspominamy błogosławionego biskupa Augustyna Kazocicia. Zmarł w 1323 roku. Był dominikaninem, nastąpił jako młodzieniec do dominikanów, studiował w Paryżu, po powrocie do kraju poświęcał się kaznodziejstwu i zakładaniu nowych konwentów. Benedykt XI mianował go biskupem we drzewie, objąwszy rządy, podniósł rangę kapituły i archidiakona, zakończył budowę katedry, przywrócił zgodę między diecezjami. Kardynałowi Gentili towarzyszył z legacji węgierskiej, uczestniczył w zjeździe w Budzie, gdzie rozpatrywano zagadnienia sukcesji tronu. Był obecny na koronacji Karola I Roberta, uczestniczył w obradach soboru we Wiedniu. Gdy powrócił do diecezji, chcąc odzyskać zagadnięte dobra kościelne, napotkał na żywy opór. Nieprzyjaznym okazał się Miladem, wielkorządca Dalmacji. Na skutek wrogości króla, który wygnał go z Zagrzebia, został przeniesiony do diecezji Lucery we Włoszech. Był gorliwym pasterzem, ojcem i obrońcą ubogich. Wspominamy także dzisiaj również paschalista Fortuna, Alfonsa Lopeza, Aureliusza Vinalezy i towarzyszy. Błogosławiony paschalist w wieku 18 lat przywdział habit franciszkański. Potem otrzymał święcenia kapłańskie i był łowacą młodzieży w seminariach zakonnych. Podczas prześladowań zdolnił się w rodzinnym Ville Laare. Został tam rozpoznany, przyszyty bagnetem, zginął. I również Alfonso zmarł w 1878 roku w Stekorun. Franciszkanin konwentualny w Granolie, prowadził zakonną i kapłańską. Odbył wcześniej we Włoszech, odpowiednik Loretto, magister postulantów, nowicjuszy, podczas prześladowań chronił się u przyjaciół, ujęty i rozstrzelany w Salamus. I Aureliusz przyjął habit kapucyński w roku 1912. Studia odbywał w prowincji weneckiej i w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął, potem był profesorem, rektorem domu i studiów w prowincji. To dzisiejsi święci, dzisiaj również są też dni historyczne, wspominamy też daty, mamy taką tutaj kartę, więc to jest dobra rzecz, żeby pamiętać o historii, o tym, co wydarzyło się konkretnego 4-3 sierpnia, ale już do różnego roku. I tak dzisiaj wspominamy 1936 rok. Sąd rejonowy w Gdańsku skazał na karę śmierci Danutę Siedzikównę Inkę, sanitariuszkę 4 szwadronu otworzonej w Białostoczynie 5. Wiejskiej Brygady AK. Potem w 1946 roku był to szwadron brygady działającej na Pomorzu. Również w dzień powstania kolejny Niemcy wprowadzili do walk z powstańcami Stukasy. Biuro Informacji i Propagandy uruchomiło w Śródmieściu 6 patroli megafanowych. W pacyfikacji Wawrzyszewa zamordowano 30 osób. Tutaj jeszcze w 1914 roku Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kompanię kadrową. W 1831 roku powstanie listopadowe polskie zwycięstwo wojsk rosyjskich w bitwie o Koło. W 1957 Stefan IX został zbrany na papieża. Za swego pontyfikatu zdecydowanie sprzeciwiał się symonii i zawieraniu małżeństw przez duchownych. Usiłował także mocniej wprowadzać przyrzeczenie celibatu. W 1031 roku biskup Winkel dokonał elewacji szczątków panujących w latach 1016-1028 króla Norwegii Olafa II. To tyle, jeśli chodzi o daty, jeśli chodzi o świętych. I raz jeszcze chcemy tutaj pamiętać o solenizantach. Do nich należą Nikodem i Lidia, więc najlepsze życzenia dla solenizantów, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej na każdy dzień waszego życia. Również pamiętamy ofiarodawstwa, dziękujemy i ciągle przypominamy o pomocy dla Radia Maria, pomocy modlitewnej, ale także i pomocy oczywiście materialnej, czyli dziękujemy za dary serca.
Dzisiaj zresztą będzie można sobie przypomnieć, co już zostało dokonane, jeśli chodzi o naszą świątynię. Będziemy również tutaj rozmawiali o budowie pięknych, wspaniałych organów w sanktuarium. To jeszcze w naszym programie, a program nocny będzie wyglądał tak jak zawsze, środy na czwartek, który będzie też materiał telewizji Trwam po stronie prawdy, który sobie powtórzymy potem jeszcze przed godziną drugą, od godziny drugiej program dla rodaków rozsianych po całym świecie. No i właśnie, dziękujemy wszystkim bez wyjątku, dziękujemy tym, którzy wspierają i budowę świątyni, i Radio Maryja, i telewizję. Tam wasza pomoc jest naprawdę nieoceniona. Dziękujemy za to. Teraz kilka nazwisk z parafii Parczaki na Podlasiu. Dziękujemy pani Genowefie Kucieńskiej, Mirosławie Napierkowskiej, Władysławie Mizerek, Zofii Krusik, Zofii Kucińskiej, Jadwidze Stefaniak, Władysławie Parczak, pani Marianie Zofii Berg, pani Marianie Jurczak, Marianie Więcek, Halinie Prusik. Dziękujemy panu Franciszkowi Murawskiemu, Jadwidze Obramczyk, pani Helenie Zygmuntka, pani Czesławie Karaszewskiej, pani Czesławie Przybyłek, pani Zofii Wilga, Irenie Orzoł, a także Zofii Piotrowskiej, Halinie Tabaka, panu Czesławowi Tabaka. Dziękujemy i dla wszystkich. Powstańcza piosenka. Serce w plecach. Dlatego kazałem sobie to dawno wytatuować obozowi. Ale przez dłuższy czas Niemcy do końca nie wiedzieli, co w myśli swojej drogi nazistowskiej zrobić z Marysiem. Piotr Cywiński, dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau. Wielkim zuszkiem zaczęli traktować w sposób podobny na rolniczy rozwój w grupach zagrażająco ośrodkowskiego siedmieckiego. I to zakłada wystąpiło. Śpiewam za ciebie, może tak, że jest rozdawstwo, zakochany w czyjeś serce, może poddaję mnie kocham i po nocach tęskni słucha, tę piosenkę, tę Przeszedł z Biedlody, miejscem największej eksterminacji Romów. Zginęło ich tam około 20 tysięcy. Dzień pamięci o zakładzie Romów i Sinti obchodzony jest rocznicą likwidacji obozu rodzinnego dla cyganów w Birkenau. PiS chce walczyć o odszkodowania wojennych. Rada i sejmowy przygotowuje opinię dotyczącą możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych od Niemiec. Wniosek do sejmowego biura złożył w tej sprawie na początku lipca poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Sprawcami, jakie istnieją prawne możliwości domagania się od naszych zachodnich sąsiadów zadośćuczynienia za straty w czasie II wojny światowej, to dobra inicjatywa, uważa Jan Wyszyński z PiS. Może się o tą reparację Radio musi zwrócić. Ustawa niemiecka Polska, pytaj dlaczego, może coś rząd PRL-owski tego nie robiła. Należy pytać, należy poszukiwać chyba możliwości prawnych. Jeśli takowe się znajdą, dlaczego mamy nie wystąpić, bo to rozszczepu. Temat reparacji pojawił się w trakcie końcowego kongresu PiS. W wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego wczoraj o odszkodowaniu, co mówił też szef MON. Dla lidera Platformy Grzegorza Schetyny takie zapowiedzi to wywoływanie tematu, który może nas skonfliktować z sąsiadami. Dziwek śmierci on szedł pod rękę, taka to żółwika dobra. Ten piosen, ustępne szacunki dotyczące niemieckiej reparacji wojennej wypadają kwotę 5 milionów dolarów. Prezes Rady Wojennej Mirosława Szlaka przypomina, że za prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie miasto obliczyło, że Niemcy dokonali zniszczeń sobie tylko stolicy na prawie 50 milionów dolarów. Jak dodaje, prace obejmujące oszacowanie stron na terenie całego kraju prowadzi też politolog dr Grzegorz Trzeba-Zobrus. Takie szacunki w ostatnim okresie bardzo wstępnie przygotował, również obejmujące straty ludzkie, gdzie bardzo trudno ocenić, jak wymierzyć wartość życia ludzkiego, zwłaszcza jeżeli mówimy o utracie inteligencji, utracie naprawdę niezwykle wartościowej tkanki, od której zależał rozwój Polski. Te wstępne szacunki, które niedawno zostały podane, obejmują na około 5 milionów dolarów. Mira Wszelaka dodaje, że Niemcy wypłacili reparacje wojenne Michałowi. Kilka lat temu odszkodowanie za niemiecką zbrodnię w Toskanii bezskutecznie ubiegają
zdarzyły się Włoszy. Prezes Radu do Uruchomienia podkreśla, że ze wstępnych analiz prawnych wynika, iż Polska nigdy nie zrzekła się reparacji wojennych. Rzekomy dokument w ONZ nie istnieje, co już zostało potwierdzone. Analizy są potrzebne po to, żeby mieć 100% pewność i w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań stanowczo odpowiedzieć, domagając się właśnie określenia wysokości później wypłaty. Tymczasem rząd federalny uważa kwestię reparacji dla Polski za ostatecznie uregulowaną. Ja panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria. Europejska Agencja Leków w Warszawie, tego chce polski rząd. A dziś w londyńskiej siedzibie placówki przekonywał do tego pomysłu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wszystko przez to, że Wielka Brytania przygotowuje się do Brexitu, a agencja musi stawić sobie nową siedzibę. Dlaczego mogłaby to być nasza stolica? Od tego pytania rozmowy z ministrem rozpoczął nasz korespondent Adam Dąbrowski. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego prosimy się, by były w ojczyźnie mediach katolickich i polskich. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejącym się kształceniu i istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maria. Rozwija się telewizja tam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych, pragnących służyć ludziom w pracy i inne dzieła polskiej ewangelizacji. Dziękujemy za współtworzenie tego domu. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maria i telewizorów telewizji tam. Od każdego z was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchaj, a czy pomagasz? Nasz zakątek Europy też miał dużą, ważną agencję, bo jednak jest zdecydowany brak balansu. Mamy nadzieję, tak, w 2003 roku władze Unii Europejskiej podjęły decyzję o tym, żeby rozwijać instytucje europejskie, szczególnie wśród tzw. nowych państw. To było jeszcze przed poszerzeniem Unii o członkostwo polskie. No i czas na to, żeby to realizować. Zdecydowanie tak. Trzeba też powiedzieć, że wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej jesteśmy jedynymi, Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym S.A. oddział Toruń 77 1320 1120 Najbliższa sobota to już pierwsza sobota sierpnia. Zatem zapraszamy serdecznie Bractwo Świętego Jana Pawła II na Dzień Skupienia, na wieczorną mszę świętą w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji. Nikt tak wie, że ja jej tak życzeń nie złożył, ja nie obchodzę. A po mszy świętej spotkanie formacyjne, jak co miesiąc. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich członków Bractwa Świętego Jana Pawła II i oczywiście także zapraszamy Państwa do Bractwa Świętego Jana Pawła II. To jest szczególne wyróżnienie dla nas, którzy możemy posługiwać się w tym sanktuarium, ale także być kustoszami relikwii Świętego Jana Pawła II. A być kustoszami to także nieść nauczanie Świętego Jana Pawła II, być animatorami takiego nauczania
nauczania, promocji nauczania świętego Jana Pawła II w swoich środowiskach. Zapraszamy bardzo serdecznie. A zatem jeszcze raz, najbliższa sobota, pierwsza sobota sierpnia, godzina 18 za święta w sanktuarium i później spotkanie formacyjne. Oczywiście jesteśmy już po letniej szkole bractwa, ale zapraszamy do wysłuchania, do pobrania plików z zapisem konferencji letniej szkoły bractwa świętego Jana Pawła II. One są dostępne na stronie Radia Maryja, adres radiomaryja.pl w zakładce Bractwo. To są wykłady, które w ramach letniej szkoły przygotował i prowadził wybitny ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. A zatem zapraszam także do tego, żeby skorzystać z tych wykładów i członków bractwa, i tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, i przyszłych członków bractwa do tego, ażeby te wykłady pobrać, wysłuchać, przekazać dalej, po prostu uczyć się tego, co święty Jan Paweł II ma nam do powiedzenia. Na stronie Radia Maryja, w zakładce bractwo, znajdą Państwo także informacje dotyczące bractwa. Co trzeba zrobić, żeby przystąpić? Jakie są warunki uczestnictwa w bractwie świętego Jana Pawła II? Każdy człowiek ma być czysty. Znajdą. Dlatego zapraszamy radiomaryja.pl, zakładka Bractwo świętego Jana Pawła II. Podpisał ustawę, która wprowadza nowe restrykcje wobec Rosji i utrudnia mu zniesienie już obowiązujących. Ustawa, która została wcześniej przyjęta przez Kongres, zawiera także amerykańskie sankcje wobec Korei Północnej i Iranu. Przedstawiciele Białego Domu przyznawali, że Donald Trump miał zastrzeżenia do ustawy, ponieważ ogranicza ona jego uprawnienia. Sekretarz stanu Rex Tillerson tłumaczył również, że według prezydenta nowe sankcje nie są pomocne w prowadzeniu polityki zagranicznej wobec Rosji. Jednak mimo wątpliwości Donald Trump podpisał ustawę, która została przyjęta przez Kongres przytłaczającą większością głosów. Ustawa nakłada nowe sankcje na Moskwę jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie i wzmacnia sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odpowiedzi na aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Donaldowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji wobec Rosji. Aby to zrobić, będzie on musiał przedstawić uzasadnienie i uzyskać na to zgodę Kongresu. Wprowadzenie sankcji potęguje kryzys w relacjach amerykańsko-rosyjskich. Kreml odpowiedział na nowe restrykcje nakazem zmniejszenia liczebności amerykańskich placówek dyplomatycznych w Rosji o 755 osób. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Podsumowanie dnia. Dzień upał, wieczorem i w nocy intensywne burze. Od poniedziałku lato przypomina, że potrafi być także ekstremalne. Wysoka temperatura i słońce cieszą urlopowiczów. Ci, którzy muszą pracować, czekają na chwilę wytchnienia. Wszyscy w czasie upału muszą szczególnie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Tematem zajmuje się reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasążnik. Jak radzić sobie z upałem? To jest najpopularniejsze pytanie w ostatnich dniach, nie wiem. Można go polubić. Prawdziwe lato, chcieliśmy lato, mamy lato. Ej, ale mnie nie dokuczają, to ja nie szukam sposobów. No. Albo zacisnąć zęby. Tutaj w środku w kiosku musi być bardzo gorąco. Od godziny 15 jest po prostu taki upał, że nie do wytrzymania. Największy kłopot mają ci, którzy latem nie mogą sobie pozwolić na wypoczynek. Profesor Andrzej Zieliński z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego ma dla każdego z nich zupełny elementarz postępowania w upalne dni. Głównym problemem to są te sytuacje, w których ludzie mają wysiłek na zewnątrz. Sportowcy, którzy ćwiczą, ludzie, którzy ciężko pracują, powinien się lekko ubrać. Dużo pić, unikać ciężkich wysiłków i chronić się przed wysoką temperaturą. A jak się czuje no już taki, można powiedzieć, przegrzany, to powinien wziąć chłodny prysznic albo się okryć mokrym ręcznikiem. Swoją receptę na gorąco ma także dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia, która przypomina, że najważniejsza jest woda. Nie czekajmy, aż będziemy mieć uczucie pragnienia, bo uczucie pragnienia świadczy o odwodnieniu. Powinno być tak, że po prostu pijemy małymi łyczkami, małymi porcjami, ale ta butelka w upały powinna być cały czas przy nas. I jeżeli mamy problem z zapamiętaniem, czyśmy tyle wypili, czy nie, to miejmy osobistą butelkę, żeby zobaczyć, czy te 1,5 litra przynajmniej wypiliśmy. W upały trzeba dbać o siebie, ale i o domowych pupili. Im także doskwiera wysoka temperatura. Uczula Halina Derwisz ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Psy, ale też i koty w ciągu dnia są mniej aktywne w tym okresie. Chowają się, szukając schronienia. Pamiętajmy, woda to życie. Pomagajmy zwierzętom.
każdy z nas może wystawić kubek zapełniony wodą. Woda, woda i jeszcze raz woda. Przydają się także zdrowy rozsądek i wypróbowane sposoby na radzenie sobie z upałami. Po południu nie wychodzę z domu. Całą noc są otwarte okna. Korzystam często z ogrodu saskiego. Tak jak pani widzi, w cieniu. Jest chłodek i da się wytrzymać. Widzę, koszula rozpięta. Tak, żeby było chłodnie, a ponadto jeszcze jest woda. Jazda na rowerze pomaga trochę, jest chłodniej, kiedy się jedzie i pęd powietrza robi swoje? Zdecydowanie tak. Czyli na rowerze chłodniej niż w tramwaju? No, przewiewne ubrania, jakieś chłodne rzeczy, otwarte wszystkie okna w domu, spanie pod jakimś kocykiem, a nie pod kołdrą i tyle. Wyjedziemy na działkę i tam basen. Także Państwo zobaczą, upał w Polsce. Tak, lody, tak. To już tylko gdzie, wczoraj to samo, też gorąco, a dzisiaj jeszcze gorzej. Dziś najcieplej było i jest w południowo-wschodniej Polsce.